Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pyszny snack albo taką lekką potrawę, która nadaje się na obiad, jak również na kolację albo jako przystawka przed kolacją, przed obiadem. Coś bardzo pysznego, co kupiłam w moim bardzo lubianym sklepie i to jest sklep turecki. To jest właśnie ten ser taki. I tutaj są takie 3-4 krążki, zależy od jakiego producenta i on ma 60% w takiej solance. Bardzo smaczny i bardzo dobry do zapiekania. Kupiłam te pomidory, zrobię z tym serem, z tymi papryczkami zapiekę i to będzie naprawdę jako obiad, jako kolacja super przystawka albo danie. Jak te papryczki robić na przykład, macie również na moim kanale. Pyszne, można robić z wszystkim jako dodatek, można je faszerować, nadziewać, naprawdę dobra rzecz. Takie papryczki mało znane myślę, że w naszym kraju. Teraz przechodzimy do zrobienia sobie tego sera. Możemy już w międzyczasie nastawić sobie piekarnik na 180 stopni, niech on Wam się już grzeje, a więc danie jest bardzo, bardzo szybkie. Zleję wodę, zlałam troszeczkę wody, pokrywkę wyrzuciłam, tą aluminiową i tutaj mamy taki plastikowy, oni dają taką przykrywkę i to w tej solance jakby się trzyma. Zależy ile chcemy komu tego sera zaserwować. A że one są bardzo grube, te krążki, ja te krążki wyciągam i kroję na pół i to ma około centymetra. Jak kupujecie fetę serek, to też taką ma gdzieś nie średnicę, tylko szerokość, około centymetra. I teraz kładziemy to tutaj. A więc każdy dostanie po takim krążku. Jeżeli by Wam się to nie mieściło, to proszę ten jeden krążek, proszę sobie wziąć większą. Tak to wygląda. A tutaj tak wygląda. A więc możemy tak zrobić, że kroimy to na pół i tutaj gdzieś jeszcze sobie wkładamy te krążki. Paprykujemy. Słodka papryka. Sypiemy około pół łyżeczki do łyżeczki. Pieprzu prawdziwego również z pół łyżeczki. To ma smakować. Sól. Trzeba posolić, tak jak się soli kotleta, po prostu. Te pomidory też przyprawimy. Ja tutaj mam przyprawione oliwki czosnkiem i ziołami, oregano, tymianek, bazylia, pieprz, sól, papryka. I tutaj dam jeszcze, i to wrzucimy tu. Tu jest, proszę zobaczyć, z czosnkiem. Ale dam jeszcze troszeczkę czosnku, dwa ząbki do tych pomidorów, żeby je przyprawić. Jeszcze mogę sobie doprawić pieprzem, tymiankiem, łyżeczkę. Proszę się nie bać, tymianku się prawie nie wyczuje, ale ten smak będzie miał naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Troszeczkę bazylii. Pół łyżeczki. Aha, sól już jest. To musi być smaczne. I teraz proszę albo po tym polać jeszcze troszeczkę oliwą z łyżkę, albo tutaj jeszcze dać z łyżkę. Bo niektórzy lubią sobie maczać później w tym tłuszczu, co zostanie z czosnkiem. To jest naprawdę bardzo smaczne. To wszystko nakładamy pomiędzy, czy na, jak tam sobie życzycie. I tak z 15 minut powinno Wam się, 15-20 minut powinno Wam się to zapiec. A więc to kładziemy również jeszcze na ten serek. Czyli tak to wygląda. Wkładam do piekarnika na około 20 minut. To musi się nam ładnie zapiec i być miękki ser musi być.
Ja w międzyczasie sobie usmażę papryczki te zielone, ale jak się je smaży, macie już na moim kanale. Może na momencik wejdę, pokażę Wam tylko jak są gotowe. Czyli odsmażamy je, rozgrzewamy oliwę, dajemy papryczki i dusimy około 10 minut i do sera, super sprawa. Do tego jak macie ten fladenbrot turecki, ja mam akurat, włóżcie na moment do piekarnika na 3-4 minutki, będzie bardzo chrupiący. Będzie pasował również tutaj do tego dania. Teraz Wam pokażę tak szybciutko, jak ja robię te papryczki. A więc tak, można w całości je smażyć, ale można również sobie te środki wygrzebać, wyskubać, wyskrobać. I te ziarenka. Jeżeli są ziarenka, proszę również sobie wtedy już wyskrobać. Tak to wygląda. I ja wezmę ze 3-4 takie papryczki na dwie osoby. Jeżeli bierzecie do antipasti robienia, starajcie się, żeby były szersze, a węższe. Nagrzało nam się. Bierzemy łyżkę oliwy. Jak nie macie, no to wiadomo, że olej. I smażymy. Około 300 gram. I teraz miałam na 9, zmniejszam sobie na 3. Ponieważ te papryki muszą się smażyć jakby na wolnym ogniu. Tutaj też wyciskałam czosnek, a więc biorę jeszcze 2 ząbki czosnku i wyciskam. Pięknie pachnie już, Wam powiem. I teraz solimy troszeczkę. Tak jest około kostki łyżeczki małej. Bo to też musi być fajnie przyprawione. Tego pieprzu kolorowego. Pół łyżeczki. Tymianku. Pół łyżeczki. Papryki słodkiej albo ostrej. Ostrą. I można powiedzieć, że to wszystko. Na koniec, jeżeli byśmy chcieli sobie jeszcze ulepszyć, możemy dać pół łyżki masła. Masło też będzie dawało taką fajną, taki fajny smak. Może nie za dużo, bo jest już ta oliwa. Troszeczkę miodu. Pół łyżeczki miodu. Proszę zobaczyć, ona już jest usmażona i czeka sobie na serek, aż się zapiecze. No tylko tak w skrócie Wam pokazałam. Dokładnie możecie wejść. Możliwe, że Wam dam numer albo link do tej potrawy, jak smażyć te zielone papryczki. Czas dobiega końca. Nakładamy te papryczki. I proszę zobaczyć, tak już wygląda to danie. Pomidory, popykały pomidory pięknie. Pysznie pachnie, naprawdę super. Tutaj jest ten chlebek turecki, a więc proszę zobaczyć, a więc najpierw kładziemy ten serek, dla każdego wedle potrzeb i do tego 2 kawałki tego chleba. Możemy również nalać tego sosu i również po tym serze. Po tym serze, ja mówię cichutko, i również po tym serze możemy polać. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda ten snack. Naprawdę to może być jako obiad, jako kolacja. Jak sobie życzycie, czy w małych ilościach, jako przystawka przed obiadem. A więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, zapraszam Was do zrobienia i do widzenia. Jak można oczywiście prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Dziękuję.